Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wspólnie z prokuratorą okręgową w Opolu prowadzą śledztwo dotyczące nieprawidłowości związanych z budową dróg na terenie dwóch powiatów województwa opolskiego. W związku z tą sprawą zatrzymano już 8 osób. Ci zatrzymani to są mieszkańcy m.in. województwa opolskiego, dolnośląskiego, a także śląskiego. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Są to zarzuty dotyczące m.in. biernego oraz czynnego łapownictwa, przekroczenia uprawnień oraz fałszowania badań w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Wartość inwestycji, która dotyczy ta sprawa, szacuje się na ponad 10 milionów złotych. Śledczy przewidują dalszy rozwój tej sprawy. Funkcjonariusze przypominają także, że takie sprawy zagrożone są karami nawet do 10 lat pozbawienia wolności.